Sponsorem odcinka jest BookBeat. Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Ten podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. Pokazujemy tutaj różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi: to zależy. A jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego drugiego podcastu Myśl na Dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na Dziś czeka na Was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. Zanim przejdziemy do inspiracji września, chciałabym przypomnieć, że 15 października 2023 roku, czyli w kolejną niedzielę, odbywają się w Polsce wybory parlamentarne. Możliwość oddania swojego głosu jest przywilejem, z którego moim zdaniem powinien skorzystać każdy. Pamiętajcie, że możecie zarejestrować się w dowolnym lokalu wyborczym, również za granicą, składając aplikację przez internet. W opisie załączam link z instrukcją. Jeśli nie jesteście zdecydowani, na kogo oddać głos, odsyłam Was do artykułu, w którym znajdziecie programy wyborcze czołowych partii politycznych oraz test, w którym zobaczycie, do jakiego ugrupowania jest Wam najbliżej. Dodatkowo zamieszczam informacje o tym, jak oddać ważny głos zarówno w wyborach, jak i w referendum. Polecam posłuchać podcastu Imponderabilia Karola Paciorka po rozmowie z kandydatami i zapoznanie się z krajobrazem politycznym w Polsce. Wracamy, moi drodzy, do tematu odcinka, czyli oficjalnie witamy jesień. Ja jestem tradycyjnie obecnie, kiedy to nagrywam, na detoksie medycyny chińskiej, a my będziemy dziś wspólnie podsumowywać wrzesień. Zgodnie z motywem wyborów będzie dzisiaj o Polsce i moich lokalnych gastronomicznych odkryciach i w sam raz na chłodniejsze wieczory porozmawiamy też o filmach, ale wydaje mi się, że znajdzie się coś miłego w każdej ze znanych Wam kategorii, także zapraszam i na pierwszy ogień idzie kultura i mam dzisiaj dla Was trzy filmy. Strasznie się cieszę, bo jestem od dziecka kinomanką i oglądałam kiedyś strasznie dużo filmów, teraz już trochę mniej, ale miałam przyjemność we wrześniu udać się do kina trzy razy, co uważam za ogromny, ogromny sukces i niesamowitą przyjemność. I mam dla Was trzy polecajki. Ja mam taką mikrofobię, że bardzo nie lubię spoilerów, więc postaram się Wam tych filmów nie zaspoilerować, a trochę je przybliżyć i Was do nich zachęcić. Pierwszy film to Georgie ma się dobrze, czyli po angielsku Scrapper. Nie wiem czemu, nie pytajcie. W każdym razie Georgie jest główną bohaterką i był tam rzeczywiście taki cytat, więc stąd ten polski tytuł, ale może nie będziemy teraz na ten temat rozważać. Jest to produkcja brytyjska z roku 2023. Reżyserką jest Charlotte Regan. I co mogę powiedzieć? Obsada jest świetna, bo jedną z głównych ról gra Harris Dickinson, moje nowe odkrycie aktorskie, aktor, który jest może Wam znany z filmu W trójkącie. I główną rolę gra Lila Campbell, która jest tytułową Georgie. I jak zawsze mam dla Was cudowny opis. Tak się składa, że akurat opis na Filmwebie był bardzo rozbudowany i pochodził od producenta, więc trochę go skróciłam właśnie po to, żeby nie zdradzić całej fabuły, bo tego się obawiałam. Znaczy tak by było po prostu, gdybym Wam tu wszystko przeczytała i też zajęłoby to 30 minut, więc w dużym skrócie, po śmierci matki Georgie mieszka sama z wyimaginowanym wujkiem, który pozwala jej ukryć przed światem zbyt wczesną samodzielność. Rezolutna, wyszczekana dziewczynka na czynsz zarabia kradnąc rowery wraz ze swoim wiernym ziomem. Błyskotliwy, moim zdaniem zabawny, wzruszający, prawdziwy film. Raczej powiedziałabym z tej kategorii wolniejszego kina. Głównym tematem jest tutaj wątek relacji, uwaga, mikrospoiler, ojca z córką i dla mnie po prostu wspaniałe kino. Polecam, jeśli macie taką możliwość i chęć. Kolejny film nosi tytuł Poprzednie życie i jest to produkcja amerykańsko-koreańska, mam na myśli Koreę Południową, z 2023 roku. Jego reżyserką i autorką jest Selim Song i co ciekawe, jest to historia oparta na jej
prawdziwych życiowych doświadczeniach. Opis z filmu webu brzmi: przyjaciele z dzieciństwa po 20 latach spędzają wspólnie jeden dzień, wyjątkowo jest bardzo okrojony. Akcja toczy się jednocześnie w Korei i w Nowym Jorku. Przedstawiono nam historię właśnie dwójki przyjaciół na przestrzeni lat, czyli w dzieciństwie, po kilkunastu latach i potem właśnie po 20 latach. Tak jak powiedziałam, jest to historia reżyserki, co też czyni ten film moim zdaniem jeszcze bardziej wyjątkowym. Jest to opowieść o miłości, o relacjach, bardzo nostalgiczna, taka, z którą myślę wiele osób może się utożsamić, bo zadaje nam wiele pytań o to, czy można kochać kogoś przez całe życie, kogoś, z kim już nie mamy kontaktu, czy można nadal kochać swoją dawną miłość i czy można darzyć uczucia tak silne do kogoś, z kim teoretycznie w obecnej rzeczywistości, w obecnym czasie nic nas nie łączy. Sporo zdradziłam, więc tutaj Was zostawię. Piękny, piękny film. I tak samo jak w tym pierwszym, tutaj głównie chodzi o dialogi, o te rzeczy, które są właśnie może niedopowiedziane. Nie ma tam niesamowicie poruszającej akcji i fabuły, a są drobnostki, subtelności i niuanse, które chwytają za serce. I ostatni film, który chciałabym Wam polecić, to film Reality. Produkcja amerykańska, również z tego roku. I reżyserką jest Tina Sutter. Opis jest trochę dłuższy, pozwolę sobie go Wam przeczytać. Reality jest młodą tłumaczką, która ma swoją rutynę. Po pracy prowadzi zajęcia jogi, robi zakupy, sączy mrożoną kawę i publikuje selfie. Reality jest pełna sprzeczności. Zauważają to agenci FBI, którzy przeszukują jej dom. Uważam, że ten opis jest trochę spłycający, ten film, a jednocześnie uważam, że fajnie nic nie zdradza. Film jest zdecydowanie z tych poważnych, bo ten fragment, który Wam przeczytałam, brzmi dosyć trywialnie, ale zupełnie tak nie jest. Jest to film, który niesamowicie trzyma w napięciu, chociaż realnie nie dzieje się tam prawie nic i scena całego filmu, w zasadzie dosłownie, cały film to jest jedna scena, obejmuje dosłownie wycinek, nie wiem, godziny, półtorej w czasie. Może kilku godzin, może trochę zmyśliłam. Ale jest to, można powiedzieć, jedna rozmowa Reality z FBI. To, co ważne, jest to prawdziwa historia, bardzo głośna, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, sprawa Reality Winner. To jest aktorka, która występowała na przykład w Euforii i w Białym Lotosie, Sydney Sweeney. Tak jak powiedziałam, jest to film dosyć statyczny, w którym niewiele się wydarza, a jednocześnie nie można się od niego oderwać, trzyma w napięciu i polecam Wam, bo ja tak zrobiłam, nie wiedzieć nic więcej o tym, bo to, co przeczytałam we wstępie o tym, że mamy rozmowę z agentami FBI, tego dowiadujemy się w pierwszej chwili i jeżeli nie znacie kontekstu, to myślę, że jeszcze ciekawiej się to ogląda. Dla mnie naprawdę super, super napisany film. Po raz kolejny oparty na trafnych, błyskotliwych dialogach i jest też element historyczny, więc moim zdaniem zawsze warto poprzez sztukę się edukować. Idziemy dalej. Kiedyś mówiło się, że podcasty to za długa forma i nie przetrwa w świecie instant, ale nie wiem jak Wy, ja mam swoje ulubione programy, z którymi jestem na bieżąco i ciągle jest mi mało. Wręcz mogłabym słuchać swoich ulubionych osób godzinami, a nie w tej skróconej jednak podcastowej, kompaktowej wersji. Jeśli macie podobnie, to myślę, że ta polecajka jest dla Was, a mowa o audiobookach, których ja słucham w aplikacji BookBeat. I jeśli czyta je Wasz ulubiony aktor, czasem równocześnie jest to podcaster, to jest to po prostu kilka dni spędzonych w świetnym towarzystwie. Ja tak miałam z Jayem Shetty i jego How to Think Like a Monk. Jest to książka, którą czytałam, słuchajcie, 3 lata temu po polsku, a teraz z przyjemnością posłuchałam jej w oryginale czytaną przez Jaya właśnie na aplikacji BookBeat. Ja sama słucham i czytam głównie treści anglojęzyczne, popularno-naukowe, a na BookBeat jest to kilka tysięcy pozycji. Ja mam na liście obecnie dwie publikacje dr Jody Spenzy, o którym mówiłam w niedawnym odcinku. Pierwsza z nich to jest Breaking the Habit of Being Yourself i druga Becoming Supernatural. Jestem teraz w trakcie słuchania tej pierwszej, czyli po polsku jest to Jak zerwać z nałogiem bycia sobą i myślę, że w kolejnym odcinku pewnie opowiem o niej jeszcze więcej, ale tak na zachętę, dr Joe w swoich badaniach łączy fizykę kwantową, neuronaukę, genetykę i neurobiologię i udowadnia, że zmieniając swój stan emocjonalny i mentalny, między innymi poprzez medytację, każdy z nas może wpłynąć na swoje zdrowie i zmienić swój mózg.
petarda. Dodatkowo w kolejce u mnie czekają już kultowa książka o śnie Why We Sleep Matthew Walkera, dalej Glucose Revolution, która jest dostępna po polsku jako Glukozowa Rewolucja słynnej Glucose Goddess, możecie kojarzyć z Instagrama, o tym jak zadbać o swoją gospodarkę cukrową oraz Salt Fat Acid Heat Samin Nosrat o roli tytułowych czynników w gotowaniu, na podstawie której powstał show na Netflixie, możecie go znać. A słuchanie BookBeata lubię za to, że możecie pobierać książki i słuchać ich w trybie offline, zmieniać sobie tempo czytania i skorzystać z 30-dniowego darmowego testowania aplikacji w pakiecie Basic z kodem Karolina Podcast. Link do aplikacji znajdziecie w opisie odcinka. Jako że jesteśmy w dziale kultury, to jeszcze wleci tutaj książka. Ma ona tytuł Survival of the Friendliest, czyli Przetrwają najżyczliwsi, jak ewolucja wyjaśnia istotę człowieczeństwa. Autorami są Brian Hare i Vanessa Woods. Jest to książka, którą poleciła mi moja przyjaciółka Justyna Owsiana i byłam dosyć sceptyczna, bo nie przepadam za książkami, powiedzmy, biologicznymi, ale przetrwałam tę pierwszą część, która wydawała mi się nieco nudna, i druga połowa jest już naprawdę fascynująca, bo bardzo odnosi się do tego, w jakim świecie funkcjonujemy dzisiaj i jaki kwestia tego survival of the friendliest miała wpływ na to, jakim jesteśmy gatunkiem. Ale przeczytam Wam opis, dlatego że jest to naprawdę fascynująca publikacja i moim zdaniem naprawdę warto tę wiedzę posiąść. Uwaga! Najpopularniejsza interpretacja teorii ewolucji Karola Darwina głosi, że przetrwają tylko najsilniejsi. Dlatego prześcigamy się w wymyślaniu nowych rodzajów broni, nowych sztuk walki i sposobów obrony. Czy słusznie? Brian Hare i Vanessa Woods rozprawiają się z błędnym rozumieniem myśli Darwina. Wyjaśniają, że z ewolucyjnego punktu widzenia najkorzystniejszą strategią jest przyjaźń. Opisują dotychczasowe odkrycia naukowe i eksperymenty psychologiczne, wyciągają wnioski z własnych badań nad zdolnością współpracy u różnych gatunków zwierząt oraz nad relacjami ludzi z psami. Przyglądają się także mrocznej stronie ludzkiej natury. Analizując przyczyny wojen i ludobójstw, zastanawiają się, jak to możliwe, że jesteśmy najbardziej tolerancyjnym, a jednocześnie najokrutniejszym gatunkiem na Ziemi. Uważam, że jest to naprawdę bardzo, moi drodzy, ciekawa lektura w kontekście wyborów, w kontekście sytuacji politycznej, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Mówi między innymi o tym, że właśnie wrogość wobec tego, co obce, wobec tego drugiego, obcego stada leży w naszej naturze i jest to też skutek ogromnej polaryzacji, którą widzimy teraz w społeczeństwie. Po prostu działają podobne mechanizmy. I jednocześnie przesłanie, które wydaje mi się być tutaj najpiękniejsze i najbardziej wartościowe, to jest to, że jedynym sposobem na pojednanie się jest oswojenie się z drugą stroną, a nie walczenie z nią. Poszukiwanie dialogu i poszukiwanie tego czynnika ludzkiego, człowieczeństwa, w tym w cudzysłowie wrogu. Jest to naprawdę bardzo ważna lektura. Moim zdaniem pięknie objaśnia zjawiska ostatnich dekad na świecie i daje ważne i miejmy nadzieję takie, za którymi pójdą ludzie, wskazówki na lepszą przyszłość. Teraz kategoria, która jest tutaj najpopularniejsza, najbardziej bliska memu sercu i jednocześnie, nie wiem, co chcę dodać, po prostu chodzi o jedzenie i podróże, po prostu uszczęśliwiająca nas wszystkich, nawet jeżeli nie możemy tam jechać, to możemy sobie razem popodróżować w uszach, w myślach i powspominać. Motyw przewodni tej kategorii i w sumie w jakim stopniu tego odcinka to Polska. Miałam przyjemność we wrześniu zaliczyć kilka polskich miast i wracam do Was z moimi małymi polecajkami. Obecnie jedząc krupnik i fasolkę jako część mojego detoks medycyny chińskiej. Kto wie, ten wie. Trochę więcej się dzieliłam tym na Instagramie. I polecam Wam posłuchać odcinka o detoksie po lecie. Jeżeli macie pytania albo zastanawiacie się, o co w tym wszystkim chodzi, tam wyjaśniamy to razem z Karą Góralską, która jest ekspertką medycyny chińskiej i terapeutką medycyny chińskiej, ale nie o tym jest ta kategoria. Jem krupnik, jem fasolkę, jem niby nudne rzeczy, ale bardzo pyszne, ale chętnie zrobię sobie smaka na to, co
czeka mnie niebawem, ale też po prostu sobie powspominam to, co jadłam w ostatnim czasie, bo ten czas detoksu to jest dosłownie 12 dni, więc mówię to z uśmiechem na twarzy i nie czuję, że jest to jakaś forma masochizmu, pomimo, że jeszcze sporo dni przede mną, bo przez cały rok przywiązuję dużą wagę do tego, żeby sobie jedzeniowo dogadzać. Pierwsze miejsce, pierwsze miasto, to nie pierwsze miejsce na podium, zupełnie nie, po prostu pierwsze w kolejności to jest Kraków. W Krakowie polecam Wam bardzo serdecznie udać się do Zaczynu. Jest to miejsce, o którym słyszałam od lat, które było na mojej mapie od lat i w końcu udało mi się tam dotrzeć. Jest to piekarnia i śniadaniownia marzeń, tak sobie to nazwałam. Wszystko tam jest roślinne, ja czułam się tam jak w Kopenhadze. To jest moim zdaniem takie miejsce idealne, bo wszystko się tam zgadza. Jest piękne wnętrze, tak zaczynając od tej może mało ważnej rzeczy w przypadku chleba i jedzenia, ale dla mnie ważnej. Jest pysznie, jest cudowne menu śniadaniowe, jest wspaniały chleb, jest super obsługa, jest przepyszna kawa, jest naprawdę klasa, moi drodzy. Klasa, klasa, klasa. Totalnie dla mnie jest to klimat kopenhaski. I powiem Wam, co jadłam, tak przeczytam Wam jedną rzecz, którą jadłyśmy, bo po prostu jak ja to zobaczyłam, stwierdziłam, ktoś stworzył po prostu idealne menu, jakąś idealną pozycję w karcie. Jest to tost z brioszki, na to jest migdałowa ricotta, pieczone pomidorki koktajlowe, pistacje, kwiaty kopru włoskiego. O Jezus, zajrzyjcie sobie, poczytajcie ich menu i gwarantuję Wam, pojedziecie do Krakowa. Coś wspaniałego. Drugie odkrycie to jest kardamonka. Ja to mówię co miesiąc, że nie przypadam za ciastem drożdżowym, ale ta kardamonka była genialna. Jest to kafe Bagerii Stockholm i jest to miejsce, które ma kilka siedzib, kilka filii w zasadzie w Krakowie. I ta kardamonka jest wyjątkowa, bo jest po prostu tłuściutka, słodziutka, przypieczona, więc przez to taka chrupiąca na bokach i co więcej posypana migdałami, więc nad tym mamy jeszcze takie chrupiące, wręcz takie lekko skarmelizowane migdały, płatki migdałowe. Jezus, po prostu kosmos, 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 kosmos. Mają też przepyszny przelew i mają kawę bezkofeinową, więc po prostu wygrali moje serce. My co prawda byłyśmy tam w takiej letniej aurze, ale wydaje mi się, że to miejsce ma taki fajny właśnie szwedzki klimacik na takie popołudnia, czy nawet poranki jesienne, lekko ponure, z tą kawką, z tą kardamonką. Strasznie to jest romantyczne, cudowne. I na koniec jeszcze o Krakowie. Jeżeli zatrzymujecie się w tym mieście, to oczywiście polecam serdecznie Puro na Kazimierzu, choćby po to, by skorzystać z bufetu śniadaniowego. Moje hobby to śniadania w hotelach. Nie korzystam z tego hobby, znaczy nie uprawiam tego hobby zbyt często, ale śmieję się, że od dziecka mam jakąś jazdę, że uwielbiam eksplorować bufety, kiedy wszystko jest nowe i nie wiem, co tam będzie. Mogę sobie nałożyć, co tylko będę chciała. Naprawdę czuję się jak dziecko na placu zabaw. Mają tam wszystko, czego dusza zapragnie, przy okazji jeszcze na przykład tabule, grylowane warzywa, jajka w każdej postaci, też rzeczy à la carte. Jest super obsługa i naprawdę Puro jest świetne, wszędzie, zawsze. Drugie miasto, o którym chcę powiedzieć, to moja rodzinna Łódź, w której ostatnio spędzałam z przyczyn osobistych dłuższą chwilę i udało mi się odkryć dwa miejsca, o których muszę Wam powiedzieć. Pierwsze z nich to Montag. Jest to piekarnia i śniadaniownia. Śmieję się, że zapraszam do Krakowa na pyszności. To wiem, że są ludzie, którzy przyjeżdżają z Warszawy do Montagu na śniadanie. Ja trafiłam tam przypadkiem, w cudzysłowie, bo nie wierzę w przypadki. Kiedy okazało się, że miejsce, do którego miałyśmy iść z moją mamą na śniadanie, jest zamknięte, ja nigdy nie chadzam w ogóle na śniadania w Łodzi, od tego zacznijmy. To stwierdziłyśmy, że, opowiem tę historię, bo uważam, że to jest mega śmieszne. Stwierdziłyśmy, że no dobra, no to wychodzimy i ja mówię, słuchaj, no może pójdziemy do innego miejsca. Okazuje się, że w tym miejscu nie serwują śniadania. Ja mówię, wiesz co, skoro dzieje się to już drugi raz pod rząd, to znaczy, że wszechświat ma dla nas coś lepszego i po prostu poszliśmy przed siebie. W Łodzi najważniejszą ulicą jest ulica Piotrkowska, taka ciekawostka, więc szliśmy Piotrkowską w kierunku mniej więcej znanym, gdzie potencjalnie było kilka jakichś śniadaniowni i nagle odwróciłam się i moim oczom ukazał się napis Montag i połączyły mi się wszystkie kropki w głowie. Myślałam sobie, przecież to jest ta piekarnia z najlepszym chlebem, której jeszcze nigdy nie byłam. I okazało się, że to miejsce, do którego dotarłyśmy, a tych piekarni jest kilka, to jest właśnie śniadaniownia. Duża, wspaniała, głośna w takim dobrym tego słowa znaczeniu, pełna ludzi, z cudowną, cudowną atmosferą, przemiłą obsługą i w dodatku ze świetnym menu, ponieważ zwracał się tam coś, co też ja bym wybrała w idealnym świecie, czyli chałka na wytrawno. Ja uwielbiam połączenia słodko-słodkie, tak jak nie jestem fanką słodyczy, tak słodko-słodkie, się słodkie rzeczy w wytrawnych daniach są świetne i to była zielona szakszuka na grzankach z chałki.
moje ukochane połączenie. Mają oczywiście wspaniałe pieczywo, przecudownego croissanta migdałowego, no i jest tam naprawdę świetnie. Ale się rozgadałam o tym Montagu. Jeszcze jedno miejsce w Łodzi, z którego już parę razy korzystałam, ale teraz właśnie kupowałam bukiet urodzinowy i stwierdziłam, że to miejsce jest cudowne i zachęcam Was, żeby je odwiedzić. Jest to Badylarz, to jest kwieciarnia w samym centrum Łodzi, przy samej stajni jednorożców. Piękne kwiaty, bardzo jest tam miło i może akurat potrzebujecie tego adresu. No i wracamy do Warszawy. Powiedziałam, że objazd po Polsce, ale nie powiedziałam, że nie powiem nic o Warszawie. Kilka miejsc, które skradły moje serce i to są duże słowa, jestem tego świadoma, ale naprawdę zachwyciły mnie te miejsca. Pierwsze z nich to jest Backen, w ogóle w nowej siedzibie w Browarach Warszawskich i słynne ich już Crêpe Suzette, czy też mówiąc po polsku Crêpe Suzette, po prostu naleśniki. Ja, tak jak powiedziałam przed sekundą, za deserami nie przepadam, ale naleśniki, a konkretnie właśnie takie cieniutkie, czyli krepsy, po prostu uwielbiam, jem je zdecydowanie za rzadko. Bardzo mi się kojarzą z moim dzieciństwem, uwielbiałam pod każdą postacią, nawet takie zwykłe, chociaż chyba najczęściej jadłam z cukrem pudrem, to też były piękne czasy, człowiek jadł cukier puder na obiad. No i właśnie o Crêpe Suzette słyszałam od lat, że istnieje takie wspaniałe danie i w końcu się na nie skusiłam, dlatego że chyba wróciły do menu Backenu i słyszałam, że są naprawdę wspaniałe, wyborne. Zjadą je, moi drodzy, na obiad, bo można w dorosłym życiu. I te w Backenie są z labnechem z kwaśnej śmietany i maślaną kruszonką z morelami. No po prostu to był jakiś raj, balans smaków, ta kwaskowość owoców i śmietany, słodycz naleśników. Jezus, nie wiem, to po prostu to było tak epickie, ta kruszonka, w ogóle dla mnie kruszonka, to w ogóle samo w sobie jest jakieś objawienie, więc polecam. W Backenie ogólnie jest bardzo fajny chleb, kawka i lubię tam wracać, ale te krepsy to jest naprawdę, słuchajcie, must. Idziemy dalej i teraz kilka słów o brunchu w barze Rascal. Po raz kolejny wybierałam się tam chyba rok i w ostatnim czasie udało mi się zahaczyć o to miejsce chyba dwa razy. Jestem zachwycona, bo ich ogródek to jest tak cudowna przestrzeń, kiedy właśnie mamy takie późne lato, wczesną jesień i to światło już jest takie cieplejsze, takie wręcz popołudniowe, ale jest brunch, och, cudowne, cudowne, bardzo filmowe. Pamiętam, jak mówiłam pierwszy raz tutaj o Rascalu dawno temu, to tak nazywałam to wnętrze w środku, że ono jest takie filmowe i też tak widzę ten słoneczny ogródek właśnie w tym babim lecie. Teraz już mamy jesień, więc w ogóle o czym ja rozmawiam, ale tak sobie powspominałam. Polecam Wam naprawdę wszystko. Jadłam omlet truflowy, miks sałat z i dzikich ziół z dressingiem, są pyszne kanapki, są, słuchajcie, gofry, takie jak takie babcine, malutkie, cieniutkie w kształcie serduszek. Wszystko jest przepiękne. Ja uważam, że jemy oczami i sposób podania, estetyka dań jest naprawdę bardzo ważna i dodaje całemu doświadczeniu. Jest to też smakowe niebo i mają najlepszy przelew na świecie. Obsługa też jest świetna, więc ja naprawdę uwielbiam to miejsce. Musiałam o nim wspomnieć. I trzecie miejsce restauracyjne to będzie pracownia Panna na Kwiatowej na Mokotowie, o której pewnie słyszeliście, też o niej kiedyś mówiłam, ale to są zdecydowanie moje ukochane wypieki w Warszawie, bo nawet jeżeli serwują drożdżowe, to tam zjem, bo jest to jak chmurka. Mówię o tych drożdżowych z owocami. Prawie go nie ma, ale jest. No i jest kruszonka. Ja w tym roku nie załapałam się tam na jagodziankę, ale skusiłam się, słuchajcie, na jeżyniankę, która jest analogicznym wypiekiem, ale ma jeszcze krem budyniowy. Jest to po prostu bomba, no i tam mają też najwspanialsze dejnisze, czyli takie ciasta właśnie duńskie. W ogóle mówię, że motyw przewodni Polska, motyw przewodni chyba Skandynawia, moi drodzy. Duńskie ciasto półfrancuskie, tak, dejnisz na wytrawno z jajkiem i z pesto, jest jakiś kosmos, coś przewspaniałego. Mają oczywiście kawę specialty, mają mleko grochowe, które jest takim moim nowym też odkryciem, więc taka mikro polecajka, też mleko grochowe Sprout, bardzo fajne. Ono jest trochę mniej słodkie, więc się tak trochę z nim docieram, ale jest bardzo fajne. Serwują decafa, mają bardzo, bardzo ładne wnętrze i to miejsce jest moim zdaniem naprawdę super. Nie myślcie sobie, że kończymy dział kulinarny, już podróży wystarczy po Polsce, ale jeszcze dwie inspiracje
jedzeniowe. Pierwsza z nich jest totalnie niematerialna, jest totalnie symboliczna. Jest to gotowanie z przyjaciółmi. Mała, duża inspiracja, śmieję się, bo ja kocham restauracje i uwielbiam, jak zresztą wiecie, sprawdzać, próbować czytać menu przed snem i sobie eksplorować scenę gastronomiczną, ale uważam, że gotowanie dla przyjaciół albo jedzenie posiłku przygotowanego przez przyjaciół z miłością, to jest jedna z moich ulubionych rzeczy w życiu. To jest coś pięknego. A jeszcze rotowanie tego na przykład, że jednego razu robi jedna osoba, potem kolejnego dnia czy kolejnego tygodnia druga osoba, albo te wieczory są tematyczne. Albo nawet, nie wiem, każdy coś przynosi, czy gotujecie wspólnie, ale dla mnie to, że właśnie mamy grono osób, które na maksa doceniają to, że ktoś włożył swoją pracę, energię, miłość, ale też miał pomysł na ten posiłek i przychodzisz na taką kolację i tak nie wiesz, co cię spotka i ta osoba ci to przedstawi. Nie wiem, jakoś strasznie mnie to porusza. Uwielbiam to. Jeżeli jesteście smakoszami, lubicie gotować, lubicie jeść z przyjaciółmi, to jest cudowny sposób na spędzanie czasu, szczególnie właśnie jeżeli macie taką ekipę, która też potrafi to docenić i ma w sobie tę wdzięczność i będzie przez pół godziny robić, jaki pyszny, o, to tu jest, tutaj dodałaś. Coś wspaniałego i polecam. Myślę, że naprawdę też fajny sposób na spędzanie czasu jesienią. I ostatnia rzecz jedzeniowa to są, słuchajcie, śliwki. Ja odkryłam, że śliwki to są moje ulubione owoce. Nie jestem w ogóle nawet fanką owoców. Lubię owoce czasem w czymś. Zazwyczaj w wytrawnych daniach będą lepsze. Okej, są w ciastach czy w jakichś tam owsiankach, ale nie ma takich owoców za wiele, które lubię jeść same. A śliwki są takimi owocami. Polskie śliwki, takie późnoletnie. To jest coś niesamowitego. Jestem ciekawa, czy są to też jacyś fani śliwek. Ja uwielbiam. Natomiast polecam Wam też bardzo serdecznie takie bardzo proste śliwki duszone na wodzie najpierw z dodatkiem przypraw korzennych, na przykład kardamon super meczuje ze śliwkami, z kroplą potem syropu klonowego, z masłem, szczyptą soli. Pasuje właśnie do owsianki, do jakichś krambli, bo wiecie, kruszonka, sens życia, do lodów, do gofrów. No to jest coś niesamowicie pysznego, więc może Was to zainspiruje. Lecimy dalej do działu zdrowia, bo przecież nie mogłoby go w tym podcaście też zabraknąć. I zacznę od czegoś, co odkryłam we wrześniu. To było dla mnie nowe i naprawdę świetne. A mianowicie jest to masaż stóp zgodny z medycyną chińską. Nie jest to refleksologia, a autorski masaż jednego z nauczycieli medycyny chińskiej działa leczniczo oczywiście, w oparciu o elementy, czy w oparciu o żywioły. To może brzmieć absurdalnie, tak, że masujemy stopę odnosząc się do żywiołów, ale każdy organ jest przypisany jakiemuś żywiołowi, albo raczej żywioł organowi, zależy jak na to się spojrzy. I tak jak w przypadku refleksologii, dotykając poszczególnych części stopy, my dotykamy i sprawdzamy stan narządów wewnętrznych, no to działa to bardzo podobnie, tylko tutaj dochodzi ta warstwa żywiołów i terapeuta medycyny chińskiej na podstawie analizy Waszego stanu zdrowia może stwierdzić, jakiego żywiołu Wam brakuje i wykonuje bardzo konkretne ruchy, też wspierając się takim śmiesznym narzędziem. I jest to specyficzny masaż, ja mogę się pochwalić. Robiłam go u Karo Góralskiej, tak jak mówiłam wcześniej o mojej właśnie terapeutce medycyny chińskiej. I ja bardzo dobrze ten masaż wspominam. Były momenty, kiedy to mnie bolało, znaczy czułam bardzo mocny ucisk, to nie jest neutralne doświadczenie ani super przyjemnościowe, ale ja też lubię mocne masaże. Niemniej, jeżeli nie boli nas aż tak strasznie, znaczy, że ta kondycja narządów jest całkiem niezła i warto udać się nawet po to, żeby właśnie sprawdzić to, w jakim jesteśmy stanie, ale jest to też cudowna terapia, która pomaga nam przywrócić równowagę w ciele i poprawić stan tych narządów. Naprawdę dla mnie to było odkrywcze i mi osobiście pomogło. Co więcej, nie jestem taką fanką igieł, akupunktury. Przychodzi mi to z trudem. Jestem bardzo wrażliwa na igły. Zupełnie jakby nie jest to jakaś moja rzecz. Myślałam, że coś jest ze mną nie tak, albo jestem jakaś osłabiona. I dowiedziałam się właśnie od Karo, że są osoby, którym bardziej służy na przykład ten masaż, a działanie bywa, jest podobne. Także jeżeli Was to interesuje, to polecam sobie zgłębić ten temat. I jeszcze jedna rzecz zdrowotna, taki mały lifehack, bo słuchajcie, przestałam używać windy w swojej kamienicy, chyba że oczywiście jestem obładowana zakupami, czy mam jakieś walizki, ale to nie zdarza się aż tak często. Zaczęłam po prostu podchodzić do windy jak do takiego koła ratunkowego, a nie codziennej wygody, czyli nie uznałam to za coś oczywistego, że jadę windą i od święta wejdę schodami, tylko wchodzę schodami i winda służy w przypadku jakichś takich emergencies, mówiąc po polsku. Wydaje mi się, że funkcjonujemy w dzisiejszym świecie w trybie siedzącym na tyle, że ta mała zmiana,
chociaż zależy, jak często wychodzicie w ciągu dnia, może się okazać, że bardzo często, no to będziecie naprawdę tutaj prawie że crossfit uprawiać, ale to na maksa może wpłynąć na naszą wydolność, samopoczucie i szeroko pojęte zdrowie, więc taka niby nic, mała rzecz, ale ja Wam to polecam, bo po, nie wiem, 10 miesiącach mieszkania zaczęłam chodzić po schodach, także no cóż, wyciągnęłam jakiś wniosek. I sprawdzam sobie, czy na koniec, no tak, na koniec mam taki dział beauty fashion i zacznę od tego, że znam, słuchajcie, markę Lush od wieków. Polecam ich sklepy, nie wiem, czy kojarzycie, że 10 metrów wcześniej wiesz, że za rogiem jest Lush, bo tak intensywny jest ten zapach, ale to są oczywiście naturalne zapachy, bo to jest cudowna, cudowna, cudowna marka. Nigdy, powiem Wam szczerze, nie próbowałam kosmetyków Lusha. Pamiętam ogromny hype na te kosmetyki, był wtedy, kiedy nie było ich w Polsce, ja studiowałam w Szkocji i to było takie, że o, trzeba kupić coś w Lushu, a jakoś oprócz kul do kąpieli, które jeszcze, Jezus, mam dzisiaj jakiś dzień anegdot, ale słuchajcie, znaczy może nie wiem, czy to dzień anegdot, ale przypomniało mi się, że pamiętam czasy, kiedy kupowałam sobie na przykład, albo dostawałam takie kule do kąpieli albo świeczki i ich nie paliłam. I czekały pół roku, rok, potem się przedawniały, w sensie termin ważności upływał, a ja po prostu tak bardzo się cieszyłam, że je mam i tak mi było ich szkoda, że ich nie, z nich nie korzystałam, więc słuchajcie, jak macie fajne rzeczy, to po prostu korzystajcie, nie odkładajcie na później życia. I tak było z tymi kulami, że tak parę razy testowałam, parę razy one po prostu były do wyrzucenia. Okropna sprawa, okropna. Nie można tak. Ale nie wiem, jakim cudem, nie stestowałam nigdy ich kosmetyków. Może tam mi się zdarzyło coś do ciała czy włosów lata temu i tak się cieszę, że pojawiły się one w moim życiu, bo słuchajcie, oni, no w sensie ta marka jest cruelty free, sustainable, czyli zrównoważona i to nie są wyświechtane słowa. To naprawdę jest kręgosłup tej marki. Założyciele nadal sprawują pieczę nad marką, chcą, by rozwijała się w zgodzie z ich wartościami, nie idą na kompromisy. Wartościami związanymi z ochroną zwierząt, z dbaniem o planetę, są na maksa innowatorami i naprawdę uważam, że powinni być przykładem dla innych marek z uwagi na to, ile wprowadzają no właśnie innowacji, badań i nowych technologii po to, żeby tworzyć zupełnie nowe produkty, rozwiązania, na przykład taką ciekawostką jest ich wielorazowy wacik, który powstaje z jakichś resztek z produkcji i jest to całkowicie naturalne włókno, no coś niesamowitego i testowałam ostatnio kilka ich produktów i ja jestem po prostu zakochana, moi drodzy. Pierwszy z nich to jest krem do twarzy, który się nazywa Celestial i to jest krem, który spełnia wszystkie moje wymagania kremów. Ja raz na jakiś czas mówię o kremach, więc jeżeli wiecie, że macie podobne preferencje, bo już korzystaliście z moich rekomendacji, to naprawdę to jest 100% najlepsza rzecz ever. W ogóle pachnie cudownie. W zapachach są migdał, wanilia, kakao. To jest coś wspaniałego. I to jest ten krem, który jest dostępny w dwóch opcjach i ja mam ten w wersji samokonserwującej. To jest w ogóle termin, który Lush wymyślił, bo chodzi o to, że to nie jest bez konserwantów, tylko zawiera naturalne konserwanty, które sprawiają, że on się jakby sam konserwuje bez dodawania niczego sztucznego. Cudowny, cudowny, wspaniale nawilżający krem. Nie za lekki, nie za ciężki. O Jezus, uwielbiam. Druga rzecz to jest peeling enzymatyczny, który teoretycznie ma w swoim opisie, że to jest argan, oliwka, wanilia, ale ja tam czuję marcepan i za każdym razem jak go otwieram, to po prostu mam ochotę to zjeść łyżką. To jest jakbym naprawdę wąchała deser. Dowiedziałam się, że kiedy doświadczamy w ogóle, smakujemy jakąś potrawę i doświadczamy takiego, nie wiem, uniesienia, zachwytu, coś nam smakuje, to nos i zapach tej potrawy odgrywa bardzo ważną rolę w tym, że my mamy tę satysfakcję z tego produktu, z tej potrawy, z tego smaku, więc ja naprawdę tak w połowie czuję się, jakbym jadła ten peeling. Coś niesamowitego, bardzo fajnie działa, ma on takie delikatne drobinki, ale przede wszystkim no, ten zapach sprawia, że chce się robić peeling częściej. I ostatni produkt Lushowy, o którym chciałam Wam powiedzieć, to jest szampon. I ja jestem bardzo sceptyczna, jeśli chodzi o naturalne szampony, bo od lat używam jednak tych bardziej specjalistycznych. To jest rekomendacja od mojego fryzjera, mam dosyć niesforne włosy. Oczywiście używam kosmetyków cruelty free po tej takiej lżejszej stronie, takiej bardziej naturalnej, ale jednak coś tam z chemii jest dodane. Niemniej spróbowałam szamponu Rehab z Lusha i jestem zachwycona. Szampon jest genialny. Naprawdę jest to odwyk dla włosów. Włosy są wygładzone, błyszczące i wow, super. I ostatnia rzecz jeszcze z działu beauty, moi mili, to jest laminacja brwi. Słuchajcie, mówiłam parę miesięcy temu o rzęsach, ale teraz przyszła pora na brwi.
Ja moje brwi nitkuję od lat i ostatnio dostałam taki tip, bo zaczęłam chodzić do nowego miejsca, żeby nie przycinać przodów brwi, tylko pozwalać im rosnąć, potem je zaczesywać. Tylko właśnie wtedy trzeba je układać. No i właśnie nie trzeba, bo tutaj wchodzi cała na biało laminacja brwi. Pierwszy raz zrobiłam coś takiego w swoim życiu i zabieg laminowania to właśnie nie tylko ułożenie włosków, ale też odżywienie ich i regeneracja, co mnie bardzo przekonało. I tutaj mamy działanie kwasu, uwaga, 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 tioglikolowego, który jest wykorzystywany podczas zabiegu. Łuska włosa zostaje otwarta i następnie włoski stają się bardziej elastyczne i podatne na ustawienie ich w odpowiednim kierunku, czyli tak, żeby właśnie te brwi z przodu zaczesać. Tak tworzą się nowe wiązania i odbudowujemy strukturę włosków brwi. No coś super, to się trzyma ponoć tak z 2 miesiące, więc jestem bardzo, bardzo ciekawa, ale to tak ułatwia życie i naprawdę jest to niesamowity hack, także polecam. I jeszcze 2 słowa. Moi drodzy, o modzie. Pierwsza rzecz to jest torba, którą kupiłam sobie na urodziny. Jest to torba marki Staud. To są torebki, które ja zauważyłam, przykuły moją uwagę, kiedy byłam w Stanach. Zobaczyłam piękne koralikowe torby i stwierdziłam, że chcę sobie taką kupić. Ale przyszło mi do głowy, że kupiłabym tę torbę, ale z drugiej ręki, bo raczej staram się jak najwięcej rzeczy jednak kupować z drugiej ręki, szczególnie, że mnóstwo osób po prostu kupuje, zakłada i sprzedaje. I udało mi się znaleźć taką torbę na platformie, którą chciałam Wam polecić, bo jest świetna. Nazywa się Vestiaire Collective i tam znajdziecie produkty naprawdę, no też produkty luksusowe, ale produkty wspaniałej jakości od sprzedawców z całego świata, gdzie jest to mega bezpieczna przestrzeń i trochę takie vintage, tak? Tylko międzynarodowe, ale naprawdę asortyment jest świetny. Co sobie nie wymyślicie, to tam znajdziecie. Myślę, że to bardziej właśnie idzie w tą górniejszą półkę, tym ważniejsze jest, oczywiście śmieję się ze słowa górniejszą, ale tym bardziej istotne jest moim zdaniem, żeby korzystać po prostu ze źródeł, które dają nam gwarancję tego, że jest ta kontrola wiarygodności i oryginalności właśnie, tego co mi brakowało danego produktów. Więc polecam Wam. Po prostu jest to wybór lepszy i dla Waszego portfela, i dla planety, więc moim zdaniem warto. I na koniec, bo przypomniało mi się dosłownie przed chwilą, że odkryłam też bardzo fajną markę polską w ostatnim czasie i jest to marka Rilke i ich bielizna. To jest bielizna, która nie dość, że podbija serca Polek, to w ogóle też jest dostępna na całym świecie, w ogóle jest w Nowym Jorku, ja nie wiedziałam o tym. Są to przecudowne, przecudowne produkty, przede wszystkim najwyższej jakości, ręcznie robione, ale funkcjonalne i naprawdę zrobione zgodnie ze sztuką. Jest to moim zdaniem najwyższy poziom rzemiosła, też wspaniała obsługa, jeżeli pójdziecie sobie do butiku na Mysią. Ja jestem zakochana, zauroczona, cudownie mi się to nosi. Nie sądziłam, że są pewne fasony, które ja jestem przy swojej budowie w stanie nosić, a okazuje się, że oni mają tak niesamowite rozwiązanie, że da się, są też po prostu przepiękne i też słyną ze swoich cudownych, delikatnych koronek. Także polecam, 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 polecam. To, moi drodzy, są wszystkie dzisiejsze polecajki, ale na sam koniec, jak zawsze, fundacja. Ja każdego miesiąca przekazuję 10% sprzedaży swoich produktów internetowych jakiejś fundacji i chciałam zaznaczyć, że te produkty będą dostępne na stronie tylko do końca roku. Tam są e-booki, które napisałam na przestrzeni ostatnich lat, nawet całkiem dawno temu te pierwsze e-booki o zdrowym stylu życia, o porannych rutynach, o e-booka z przepisami, jest też codziennik, czyli takie narzędzie do pracy nad sobą, które codziennie zadaje Wam inne pytanie samorozwojowe przez rok i przeprowadza Was przez świat emocji, relacji, szczęścia, celów. Cudowne, cudowne narzędzie w wersji online'owej oczywiście. I jeżeli robicie zakupy w moim sklepie, to każdego miesiąca ja przekazuję innej fundacji część mojego przychodu. I w tym miesiącu chciałabym wesprzeć Fundację Podróżnych Ugościć. Oczywiście link macie w opisie. Jest to stowarzyszenie skupiające się na wspieraniu osób, które po wielu miesiącach spędzonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców zdecydowały się osiedlić w Polsce. Myślę, że jest to bardzo, 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 bardzo ważny temat. Jest to również temat, który łączy się z innym bardzo, bardzo, bardzo ważnym tematem, czyli z wyborami, od których zaczęłam i na których skończę. Pamiętajcie, że 15 października w niedzielę są wybory. I dla mnie jest to bardzo ważne, żeby w wyborach uczestniczyć i wierzę, że dla każdego obywatela powinno to być bardzo ważne, więc jeżeli macie taką możliwość, gdziekolwiek jesteście, zadbajcie o to, żeby móc
głosować, żeby zarejestrować się w okręgu, w którym będzie Wam najwygodniej zagłosować, czy to będzie w Polsce, czy to będzie za granicą, dowiedzieć się, jak głosować poprawnie, jak głosować w referendum, a jeżeli nie wiecie, na kogo głosować, koniecznie zajrzyjcie do opisu, tam znajdziecie artykuły, w których są przedstawione programy wyborcze, w których możecie sobie zrobić test dotyczący tego, jakiej partii jest Wam najbliżej i instrukcje, jak zrobić te wszystkie czynności, o których wspomniałam przed chwilą. Słuchajcie, tutaj kończą się inspiracje września, ja jestem przeszczęśliwa, dlatego że rozpoczyna się kolejny sezon podcastu i teraz będziemy się widzieć co tydzień w poniedziałek o 7 rano. Raz jeszcze wielkie dzięki, do usłyszenia, cześć. Wszystkie odcinki Karolina Sobańska Podcast są dostępne w wersji wideo na YouTubie i Spotify. Jeśli regularnie słuchasz tego podcastu, będzie mi miło, jeśli znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny i zostawienie komentarza. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu. Zapraszam też na mojego Instagrama Karolina Sobańska, aby być na bieżąco ze wszystkimi publikacjami.